Gmina Skarbimierz poprawia swoją infrastrukturę drogową. Tym razem dzięki rządowemu wsparciu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie wyremontowana kolejna bardzo ważna droga. Otrzymaliśmy środki, znaczy jeszcze środki nie otrzymaliśmy, dopiero podpisaliśmy umowy z panem wojewodą na rzecz realizacji programu rządowego właśnie wspomagającego gminy, samorządy w ogóle, odnośnie budowy dróg. I tutaj mamy taką drogę, nazywa się ulica Pępicka, na której jest bardzo duży ruch, związany oczywiście ze strefą przemysłową. Zmiany czekają nie tylko kierowców, ale także rowerzystów. Dzięki przebudowie zyskają oni kolejną ścieżkę rowerową. Ta droga liczy sobie już z 20 lat. I ona wymaga po prostu naprawy, a co więcej, chcemy ją rozbudować o jeszcze jedną ścieżkę rowerową. I w związku z tym to zadanie jest dość kosztowne, wyszacowane wstępnie na 5 600 000. Rządowe wsparcie dla tej inwestycji wynosi ponad 2 800 000 zł, czyli połowę zakładanej na remont kwoty. Podjęcie prac jest ważne, ponieważ daje szansę na rozwój gospodarczy i kolejne miejsca pracy. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że uzyskaliśmy środki właśnie w ramach programu rządowego. Samorządy nie powinny zwalniać tempa inwestycyjnego. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że gospodarka nam pada i jeżeli nie będziemy robili inwestycji, to ten upadek będzie większy. I dlatego tutaj wspomagając samych siebie, że robimy to dla mieszkańców, jednocześnie wspomagamy oczywiście program rządowy. Zgodnie z założeniami prace mają ruszyć jeszcze w tym roku, a to szansa na bardziej komfortowy dojazd nie tylko dla kierowców, ale także dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.